ale zdziwiły mnie płatne tancerki. Ludzie są brudni. Czym głośniej panna młoda płacze... Trochę tu ciasno, ale chyba się zmieścimy. No. Po prostu bombastyczne miejsce. No, ale chyba się zmieścimy. A nie, bo to jest pod kątem, to damy radę. O, tutaj o, już nawet trochę szerzej. No, szerzej jest. No nie, tam nie jest szerzej. No, ale przejedziemy. No, spoko, spoko, tak na styk. Znowu. O, poczekaj, gdzie? No to dasz radę, to bez problemu. Tak, tak, tu przodem, jedź, 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 jedź. Dobra. A tamto już chyba nie przejedziemy. Mi się wydaje, że my tam dalej nie przejedziemy w ogóle. Tu ci pokazuję w prawo. Tak. Zarąbiście. Salam. Salam. Nie, no to musimy zabrać. No. Nie? Może nam tutaj otworzą. Tu nawrócisz? Tu nam otworzy. Nawigacja nam pokazuje tu, gdzie jest ta brązowa brama. Ale tu nam otworzą, nawrócimy tutaj. Thank you so much. Bo tędy raczej nie przyjedziemy, tu już jest w ogóle super wolno, wąsko. I te kable są tak nisko. Ty tu, dobra. Jesteś tu. Powoli, powoli. No dobrze jest. Dawaj, dawaj. A powoli. A idzie, 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 idzie. Idzie. Reszta to jest łatwa. Ale nas poprowadziła ta nawigacja. Pięknie. Dobra. Tu przy... Ojej, matko moja. No udało się. Dojechaliśmy inną drogą. Szeroka jak, prawie jak autostrada. No piękne, bardzo ładne. No jak zwykły mózg. No jak mózg, ale ładny. Wyszukałam na mapie taką ładną świątynię tutaj w okolicy. Została zbudowana ku czci świętego, który rozpowszechnił tutaj islam w XII wieku. No, piękna perełka. Muszę wam powiedzieć, że zabytków tutaj nie brakuje. Trzeba tylko po prostu dobrze się na mapie rozejrzeć i poszukać, bo nie wszystko jest w przewodnikach. Tak więc polecam zawsze pooglądać, postudiować mapę. Ja otwieram Google Maps i po prostu wpisuję atrakcje historyczne, budynki, historical landmarks po angielsku i wtedy mi wyskakują różne rzeczy w okolicy.
Super, zaraz zobaczę, czy mogę wejść do środka, ale nawet z zewnątrz jest bardzo imponujący. Popatrzcie na te drzwi. Tutaj już pojawił się taki miejscowy człowiek, który właśnie z przyjemnością chce mi pokazać w środku. Tak więc idziemy. 900 lat. O jeny. Piękne drzwi. Wszystko jest po prostu cudne. A piękny grobowiec. Irani, Osmani, Kishidagari. Okej. Tutaj oczywiście pan mi sypie nazwiskami ważnych osobistości, które spoczywają w tym miejscu i które są tutaj ważne też dla nich historycznie. I oni bardzo szanują po prostu te wszystkie osobowości i są bardzo z tego dumni. Miejsce, jak widzicie, bardzo autentyczne, zupełnie nieturystyczne. Bardzo się cieszę, że pozwolili mi tutaj to zobaczyć. Wytłumaczył, że właśnie to jest ich rodzina, to są tutaj dziadkowie, spoczywają tych mężczyzn. Pradziadowie, przypuszczam, albo pradziadowie. I oni po prostu się tym miejscem opiekują. Pójdziemy jeszcze pooglądać ten drugi grobowiec i to jest jedyny grobowiec w Pakistanie, który ma aż 5 kopuł. Pięknie. Ale fajnie. To jest taki meczet. Myślałam, że to grobowiec, bo pan mówi tak trochę słabo po angielsku, więc ja się dużo domyślam. To jest taki mały meczet, który, jak wspomniałam przed chwilą, jako jedyny ma aż 5 tych kopuł. Przepiękne są freski. Po prostu tutaj pan będzie robił... just a moment. Okay. Pięknie, ręcznie malowany, w środku i na zewnątrz. Po prostu cud, miód, malina. Ja to w ogóle uwielbiam stare budynki, nawet właśnie jak tam gdzieś kawałeczek odpada, to nie szkodzi. To po prostu jest przepiękne. Super. Fantastyczne miejsce. Cieszę się, że troszeczkę żeśmy zboczyli z drogi, nie musieliśmy jechać daleko. Ale wystarczająco właśnie coś zobaczyć w tym Pakistanie, nie tylko zwiedzać policyjne posterunki. Bardzo, bardzo fajne miejsce. I widzicie, też warto pytać ludzi, nie bać się zapytać, bo nie dość, że pozwolili mi tutaj wejść, to jeszcze pan bardzo się cieszy, że się interesuje i tu mi stara się wszystko wytłumaczyć. Thank you so much. Bomba, po prostu bombastyczne miejsce. Zapisuję oczywiście do naszych pinesek, na naszą mapę. I mam jeszcze parę takich zaznaczonych miejsc. Mam nadzieję, że uda się je zobaczyć. No, cieszymy się też trochę z takich autentycznych spotkań z ludźmi bez policji. To też ma inny wymiar, chociaż wczorajszy dzień z policją nie był zły, ale też chcemy trochę zażyć wolności. Wow, no super po prostu. Jak to mówią po angielsku, they've made my day. Tak więc dobry początek dnia.
Ja myślę, że mógłbyś... O, tutaj po prawej nawet się... O, łóżko robią. Tutaj po... No, tu się zatrzymaj po lewej, a tu po prawej, widzisz? Ma takie właśnie różne koce, jakieś narzuty. Musimy kupić nowy koc dla piesów. O, tutaj też robią łóżka. Tam miał tylko materiały, a tutaj, to co ma tu poskładane, to też tylko materiały są? Tak. Hmm. Dobra, to jedziemy dalej. Hmm. Z daleka to wyglądało jak takie kołderki, coś takiego, koce, ale to jednak są tylko materiały poskładane. No to nic, to gdzieś tam znajdziemy, bo po drodze żeśmy widzieli, ale akurat właśnie wtedy żeśmy jechali w konwoju z policją i nie szło się, nie było jak się zatrzymać. A gdzieś jeszcze znajdziemy. Taka oto miejscóweczka w pakistańskiej dżungli. Dosłownie na mapie znalazłam napisane dżungla. Więc jest dżungla, drzewa eukaliptusowe. Szkoda, że niestety nie można gdzieś jakby bardziej w drzewa wjechać, ale jak widzicie, wszędzie tam rosną te takie krzewy, tutaj są pokoszone. Jakby tutaj jest taki rów, droga po tamtej stronie. No. Mogłoby być lepiej, ale nie jest źle. Jak uda nam się tutaj zostać na noc i nikt nas nie przegoni, to będziemy bardzo zadowoleni. Po drodze mijaliśmy trochę ludzi tutaj z pobliskiej wioski ze zwierzętami, więc na pewno nie obędzie się, żeby ktoś nas nie widział. No trudno nas nie widzieć, jak widzicie, jak tutaj wygląda, więc widać nas na kilometr. Ale nie szkodzi, zobaczymy. Na razie sobie odpoczniemy. Jest popołudnie, więc tak naprawdę każda godzina na wolności w Pakistanie jest bezcenna. Więc będziemy się tutaj odpoczywać. Pieski już sobie biegają. Jak widać, odkrywają. Fajne mają życie, nie? Codziennie inne podwórko do wąchania. Tak więc super. Zrobimy sobie herbatę. No i poczekamy. Zobaczymy. Przygotujemy maczety. No. Mamy nawet internet w tym miejscu. To w ogóle bezcenne. No trochę takie chaszcze. A wiecie co? My już też żeśmy byli w różnych miejscach i właśnie... Tu jest najładniej w Pakistanie. No tak, to jest najładniej. Dżungla czy las, taki naturalny, nie zawsze jest pięknym miejscem, że właśnie w Polsce są piękne lasy. Pamiętam moje pierwsze rozczarowanie w Australii lasem tropikalnym, dżunglą. No, tak więc już przeżyłam wiele rozczarowań w życiu i trudno mnie aż tak dobić. Chociaż zdarza się w niektórych miejscach.
muszę Wam powiedzieć, że całkiem sympatycznie. Chociaż nie jest to miejsce dla pedantów, dlatego że wszędzie unosi się kurz. Po prostu to, co widzicie tutaj na drodze, poczekaj, bo ja chciałam tutaj zaprezentować, a ona mi chce moje narzędzie zabrać, bo chciałam Wam pokazać, poczekaj, stay, właśnie, jak z każdym ruchem, za każdym razem jak ktoś przejedzie, czy przejdzie, to po prostu unosi się taki, stay, unosi się taki ogromny, tak, one myślą, że będę rzucać, poczekaj, bo chciałam zamieszać w piasku, no. Chciałam Wam pokazać. Poczekaj. Syt. Syt. Zobaczcie. O. No. No i nie pokażę. No. Ale może pokażę, jak one pobiegną. Uwaga. O. Pięknie zaprezentowaliśmy ten kurz. Tak więc możecie sobie wyobrazić, jak ktoś przeleci tutaj motorkiem, albo jakimś tam wózkiem, albo czymś, to wszystko się po prostu unosi. I tak tutaj jest po prostu wszędzie. Tutaj, tak jak mówię, to nie jest piasek, to nie jest glina, tylko taki po prostu kurz, jakby, nie wiem, no i to strasznie brudzi, tak więc wszystkie ubrania są brudne, ludzie są brudni, samochód jest brudny, umyjesz gary, za chwilę wszystko jest brudne, bo jest po prostu oblepione tym takim kurzem, jakby jak popiół dosłownie. Cześć dzieci, bawicie się? A my będziemy się pakować i już ruszamy dalej. Odpoczęliśmy tutaj jeden dzień, było bardzo sympatycznie. Przyjechało troszkę miejscowych, ale nie za dużo. W pierwszą noc mieliśmy problem, bo oni się tak martwili i mówili, że to jest tak niebezpiecznie spać, że sami się zaczęliśmy martwić, czy tu jest tak niebezpiecznie. Ale żeśmy stwierdzili, że jednak przenocujemy. Nic się nie stało. Na drugą noc przyjechał tutaj do nas leśniczy i żeśmy z nim podyskutowali właśnie, jakie są tutaj te niebezpieczne zwierzęta i okazuje się, że dziki. No on po prostu nie wie, ile dzików jest w Świnoujściu. Przepraszam, znowu ta moja poranna chrypa. A on po prostu, to wiesz, żeśmy się wyśmiali. Przecież ja ze Świnoujścia, gdzie dziki latają po promenadzie. Tak więc dla nas to bynajmniej nie jest jakieś wielkie zagrożenie. No nie takie, żeby śmiertelne i żebyśmy się bali tutaj spać. Tak więc bez problemu mieliśmy dwie spokojne noce. Jak żeśmy ojej, pan jest pokrwawiony, idę mu tam, trzeba pewnie coś pomóc. Ale tutaj mamy przygód i przydało się szkolenie z pierwszej pomocy. Znaczy wiele szkoleń z pierwszej pomocy, które miałam w swoim życiu, się przydały, jak znalazł. No nie brakuje nam tutaj atrakcji po prostu. Tak więc wczoraj jak najechaliśmy na ten wypadek, na tego młodego chłopaka, który przewrócił się na motorze. My nie widzieliśmy, jak on się przewrócił. My jak żeśmy podjechali, to on po prostu już leżał tam na drodze. I ktoś inny się zatrzymał, żeby zobaczyć nam, no udzielić mu pomocy, ale oczywiście to oni nic nie mają i tak dalej. No a że my mamy apteczkę, prawda? I
wiele szkoleń z pierwszej pomocy na karku, no to automatycznie tam ruszyłam do pomocy i opatrzyłam mu rany. To nie było aż tak, znaczy wyglądało bardzo groźnie, bo miał zakrwawioną całą twarz, ale po prostu miał pęknięty tutaj łuk brwiowy, co wiadomo, że to mocno krwawi, tu trochę i tutaj miał przeciętne, czyli po prostu wyrąbał na twarz. Potem przyszło tam więcej ludzi, oni dzwonili, pytaliśmy się, czy dzwonią do rodziny, czy ktoś tam już jechał i tak dalej. Oni mówili, przepraszam, poranna nauczycielska chyba, mówili nam, że właśnie on młody, że on szybko jeździ, że tak dalej, nie? No, taki nieroztropny młody człowiek. Tak więc zakładamy, że wszystko ok. Ale wśród tych ludzi, bo ja mówiłam, że jak on by miał headache i tak dalej, to on musi do lekarza i tam, no. Ale mówię, rodzina go zabrała. A w międzyczasie wśród tych ludzi, którzy się zatrzymali, to był taki jeden gościu, który dość dobrze mówił po angielsku. No i jak to oni, oczywiście, gdzie chcecie, gdzie jedziecie, co będziecie robić, my mówimy, że szukamy miejsca na nocleg i on mówi, to ja wam pokażę dobre miejsce na nocleg i przywiózł nas do domu. Przywiózł nas do domu, a żeby było jeszcze weselej, to się okazało, że w tej rodzinie właśnie trwa wesele. Pakistańskie wesele trwa 4 dni, tak więc żeśmy trafili, nie wiem dokładnie na który dzień tego wesela, ale jakby mogłam wziąć udział w części tych uroczystości. Za dużo niestety nie zobaczyłam, a jeszcze mniej nagrałam, bo muszę wam powiedzieć, że po prostu no trochę taki chaos pakistański, prawda? Trochę folkloru. Bardzo mnie jakby pewne rzeczy zaszokowały. To, że mężczyźni i kobiety bawią się osobno, w osobnych domach, no to ja byłam tego świadoma i jakby to mnie nie zdziwiło. Ale zdziwiły mnie płatne tancerki. Czyli przyjechały takie dwie dziewczyny, które tańczyły za pieniądze, wiecie? One po prostu... I co było ciekawe właśnie, czyli jakby w tej żeńskiej części obchodów, w tej żeńskiej części domu, gdzie były obchody tego ślubu, to tam mogli wchodzić mężczyźni i oni dawali pieniądze, tak jakby właśnie tu na głowę komuś kładli i wtedy ta tancerka do tej osoby tam się wyginała, prawda? Tak więc to dziwne takie dla mnie trochę było, no bo jakby tu się oddziela mężczyzn od kobiet, a tu gdzie są te kobiety, to przychodzą mężczyźni i patrzą na tą tancerkę, która momentami no naprawdę bardzo prowokacyjnie tańczyła i oni sobie mogą przyjść i to patrzeć, ale w drugą stronę tak nie działa. Kobiety nie mogą iść tam na tą żeńską stronę, nawet ja nie mogłam, mimo że jestem z zewnątrz, prawda? Nie mogłam iść popatrzeć na tą męską część zabawy, jak tam ci mężczyźni się bawią. I ta żeńska część, jakby te żeńskie obchody bardzo szybko się zakończyły.
A potem, jak ja już tutaj wróciliśmy na nocleg, to ja słyszałam, że tam muzyka grała bardzo długo, czyli mężczyźni bawili się bardzo długo. No takie moje spostrzeżenia, nie oceniam, tylko opowiadam to, co widziałam. Pytałam się też, jakie to jest małżeństwo, czy małżeństwo aranżowane, czy z miłości. Aranżowane. Pierwsze małżeństwo zawsze jest aranżowane. Jeżeli chcesz, to potem możesz sobie wziąć drugą żonę z miłości. Tak mi to tłumaczą. Znowu, nie oceniamy, tylko porównujemy. Mieliśmy też bardzo ciekawą rozmowę właśnie na temat naszych zwyczajów, jak u nas jest, jakie są relacje między kobietą a mężczyzną. I muszę powiedzieć, że niektóre pytania mnie bardzo zaszokowały. Tak więc fajnie było wymienić po prostu doświadczenia, bo faktycznie oni są bardzo blokowani, jakby wiadomo, że zobaczą tam na YouTube czy gdzieś tam przeczytają, ale moje psy szaleją. Ale to nie jest to samo, co informacje z pierwszej ręki, a tak jakby nawet byśmy chcieli zweryfikować informacje, prawda? Czy to, co myślimy, że tak jest, to tak jest. Tak samo jak my jesteśmy ciekawi, jak to tutaj działa. Ja na przykład właśnie czytałam też na temat pakistańskich wesel, bo tak jak mówię, ja mogłam zobaczyć tylko jakiś mały fragment. Normalnie wesele trwa tutaj 4 dni i są poszczególne etapy tego obrzędu. I na przykład w momencie, gdy ta młoda kobieta zabierana jest do domu męża, zabierana jest w otoczeniu kobiet, kobiet z jej rodziny i z tej nowej rodziny. No i tam są też różne obrządki, prawda, tańce, śpiewanie i te piosenki są bardzo smutne, które mówią o tym, że ona odchodzi od swoich rodziców i idzie do obcych ludzi. No i to oczywiście powoduje, że no, nastrój jest taki przygnębiający i te dziewczyny płaczą. Ale nikt nie powstrzymuje tych dziewczyn od płaczu, bo uznaje się, że czym głośniej panna młoda płacze, tym będzie szczęśliwsze małżeństwo. Znów, co kraj, to obyczaj. A ja tutaj jestem, słuchajcie, właśnie zagadka rozwiązana, co to są za drzewa, co spaliśmy 2 noce poprzednio w takim samym właśnie gaju. Ten jest o wiele większy. Okazuje się, że są to drzewa mangowe. Tutaj na ogromną skalę hodują właśnie drzewa mangowe i to mango sprzedają nie tylko w Pakistanie, ale także za granicę. To drzewo za mną, dokładnie to, zaraz pokażę z bliska, to drzewo ma 75 lat, powiedział nam ten nasz gospodarz. Bardzo fajnie, super, żeśmy trafili, bardzo się cieszymy, aczkolwiek potrzebujemy też trochę czasu dla siebie. Chciałabym usiąść do komputera, montować filmy, więc pamiętajcie zawsze, jak tych filmów jest za mało, lub czasem jakiś film się nie ukaże na czas, to po prostu nie mamy czasu, nie mamy internetu i tak dalej. Teraz już mam ładowarkę do komputera, mogę wrócić do pracy, ale potrzebuję jeszcze do tego miejsce i czas. Ale te nasze psy szaleją, tam spróbuję nagrać. I zawsze jak chcę nagrywać, to one się przestają bawić. Tak? Zmęczyłeś się, Tobi? Ale masz piękne łapy. Pięknie wyglądacie, no. Dobra, idziemy. Afri, zostaw tą trawę. Chodź, nie jesteś krowa. Nie będziesz się tutaj pasła. Poszły. Oh,
Przymierzasz się? No. To jest motor służbowy, który właśnie nasz gospodarz, który nas zaprosił, znaczy ten młodszy, dostał w pracy. On pracuje dla rządu. Dokładnie chyba w sądzie mówił. I dostał służbowy motorek. A my tutaj zostaliśmy zaproszeni na śniadanko, ale chciałam wam pokazać jeszcze, jakie oni mają fajne takie plecione łóżka. Bardzo fajne. Z takiej plecionki. Super. A Bela tam użala się, że jest upięta na smyczy. Tutaj sobie rozmawiamy dalej i okazuje się, że on ten motorek dostał w nagrodę za dobrą pracę. A w ogóle jeszcze właśnie dzisiaj raniutko mnie obudził, bo wychodził doić krowy, więc on codziennie o 5 rano wstaje, żeby wydoić te swoje krowy. Potem je śniadanie i jedzie do pracy. Pracuje od 9 do 4, no i potem wraca do domu. Tutaj ja wiem, ile żeśmy jechali, z pół godziny? No tak mniej więcej ze 40 km bym powiedziała. Jest drogi do miasta, w którym pracuję, w którym byliśmy wczoraj. No tak więc tak to wygląda, to życie. My w ogóle zauważyliśmy, że oni bardzo dużo pracują, są bardzo pracowici. I często, jak już wspominałam, pracują codziennie. Cii, Bela, cii, cii. Ale piękne. Bela, cichutko. Piękne, piękne krowy. Chodź tutaj. Idziemy na pomarańcze. O, mandarynki. Dobrze, super. O, patrzcie, jakie fajne. Jajeczka, tym razem z jakimiś przyprawami. To wydaje mi się, że jest szpinak i pieczone placki. Piękne. Trzymaj się mocno, no. Trzymaj się. A powiem wam szczerze, że my, mimo że jesteśmy przyzwyczajeni, to ciągle z przerażeniem patrzymy, jak te malutkie dzieci tutaj się wozi na motorach. Żebym, nie wiem, jak najbardziej ostrożnie jechał, to jednak droga jest zawsze nieprzewidywalna. Nigdy nie wiadomo, co się stanie i przy nagłym hamowaniu albo jakimś zderzeniu czołowym to... No ale cóż, tak tu jest. To jest normalne i po prostu nikt o tym nie myśli.
Thanks to you. You saved our life last night. Patrzcie, jakie pan ma fajne buciki. Mamy znowu wizytę. Proszę bardzo. Jest wesoło. Po drodze udało nam się kupić taką kołderkę. Za 1000 rubli, to około 3 dolary. No, taka cienka właśnie, bo nam chodzi o to, że musimy tu pościelić. W środku, tutaj gdzie pieski śpią, jest taka gąbka. I na tą gąbkę dajemy właśnie, przedtem mieliśmy taką narzutę. O! Ale ta już po prostu się wysłużyła, nie? I to już, no, trzeba będzie wyrzucić. I dlatego szukaliśmy czegoś nowego. No więc to będzie w sam raz. No, super, fajna.